Oprócz nowej nazwy, bo nazywamy się teraz Muzeum Historii Polski Ludowej w Rudzie Śląskiej, to szereg nowych wystaw. A tu, gdzie teraz jesteśmy, to takie, śmieje się moje nowe dziecko, Galeria Malarstwa Socrealistycznego, gdzie pod jednym dachem zebraliśmy jedyne kopie malarskie obrazów socrealistycznych. Oryginały wiszą w Kozłówce, w Muzeum Zamojskich na Lubelszczyźnie, a kopie malarskie można podziwiać w Rudzie Śląskiej. Jest też coś dla dzieci. Jest coś dla dzieci i tych dużych i małych, bo zastanawiałam się, układając tą wystawę, które dzieci będą bardziej z niej zadowolone, czy te 50+, czy te mniejsze. Ale tak, na przestrzeni 250 metrów kwadratowych zgromadziliśmy gry, zabawki, wózki dziecięce, rowerki. Plesianki, ten byfy, no warszalki, no wszystko super. No, wróciło dzieciństwo, jak to się mówi. Dzieciństwo i aż do wojska. No. Jeździłem taką radiostacją, jak tu stoi ta zielona. Tylko miała takie kabłonki, żeby... miała kabłonki, żeby po prostu było można coś przekazać. Sygnał. Ona jest trochę rozebrana, ale taka sama. W stanie wojennym to było. Wróciły wspomnienia, jak pan ogląda te przedmioty wystawione? Pół roku musiałem dłużej służyć, bo byłem w stanie wojennym. Jeździłem właśnie taką radiostacją. Przed chwilą nawet śpiewałam tutaj razem z głośnikiem. No, my tu wracamy co roku, żeby sobie powspominać. Zresztą są tu nasze eksponaty, które przywieźliśmy po śmierci moich rodziców. Także parę rzeczy również jest, żeby się zachowało ku pamięci. Warto wspominać, warto pamiętać o takich rzeczach.